Ewakuacja wszystkich współpracowników Unia Europejska do 31 sierpnia niemożliwa. Josep Borrell. Ewakuacja do 31 sierpnia wszystkich współpracowników afgańskich jest niemożliwa. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział w sobotę, że ewakuacja z Kabulu do 31 sierpnia wszystkich afgańskich współpracowników Unia Europejska jest niemożliwa, a utrudniają ją m.in. środki bezpieczeństwa podjęte przez władze USA. Administracja prezydenta Joe Bidena postanowiła, że 31 sierpnia będzie końcową datą wycofania wojsk USA z Afganistanu. Lotnisko w Kabulu jest obecnie zabezpieczane przez 6 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Borrell powiedział w wywiadzie dla AFP, że środki bezpieczeństwa podjęte przez Amerykanów utrudniają ewakuowanie współpracowników Unia Europejska z Kabulu. Problemem jest dostęp do lotniska. Środki kontrolne oraz bezpieczeństwa, które wprowadzili Amerykanie, są bardzo silne. Poskarżyliśmy się na nie. Poprosiliśmy o wprowadzenie większej elastyczności. Nie jesteśmy w stanie przepuścić naszych współpracowników, oświadczył Borrell. Dodał, że jeśli Amerykanie opuszczą Afganistan, Europejczycy nie będą mieli militarnych możliwości przejęcia i zabezpieczenia lotniska wojskowego w Kabulu, więc talibowie przejmą nad nim kontrolę. Wskazał również, że konieczne jest prowadzenie rozmów z talibami. Jeśli chcemy wydostać nasz personel, musimy rozmawiać z talibami, zaznaczył. Borrell podkreślił, że Unia Europejska nie ma kontaktu z przywódcami talibów. Prowadzić rozmowy nie oznacza jednać się, sprecyzował. W piątek Borrell informował, że do Unii Europejskiej ewakuowano ok. 400 Afgańczyków oraz członków ich rodzin. W Afganistanie wciąż pozostało 300 osób z grona współpracowników Unii Europejskiej, które próbują dostać się na lotnisko w Kabulu. Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Borrell powiedział, że moralnym obowiązkiem jest uratowanie jak największej liczby Afgańczyków, którzy pracowali dla instytucji unijnych. Od zajęcia przez talibów Kabulu 15 sierpnia w porcie lotniczym w afgańskiej stolicy panuje chaos. Tysiące osób chcących opuścić kraj gromadzą się na lotnisku. Według przedstawicieli NATO i talibów od początku tygodnia zginęło tam co najmniej 12 osób.